pośle, jeżeli chodzi o ocenę środowiska naukowego, to ja oczywiście mówiłem w pewnym dużym skrócie. Wiemy, że z mojej mamy wielu wspaniałych naukowców, ale wiemy, że też są naukowcy nieco słabsi, jak to w każdym środowisku. Także to trudno by oczekiwać. Ja jakby, że chodzi o... Znaczy, uważam, że no, środowisko jest, jakie jest i to generalnie wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o relacje między NCN-em i NCBR-em i grantami, to ja oczywiście jestem, Narodowe Centrum Nauki ściśle współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sensie uzgadniania pewnych programów, dyskutowania, gdzie ta granica przebiega między badaniami stosowanymi a badaniami podstawowymi, bo ona no, nie jest jakby wyraźna. Również dyskutujemy z NCBR-em na temat ustanowienia takiego wspólnego programu grantowego, który by przekuwał pewne pomysły, idee, które powstaną na skutek grantów NCN-u, czyli w obszarze badań podstawowych, ale które będą miały ciekawą i wyraźną perspektywę aplikacyjną, żeby to finansowanie było kontynuowane przez NCBR. I pierwsza już taka tura rozmów między nami a NCBR-em została przeprowadzona i będziemy nad tym pracowali. Myślimy, że to w bieżącym roku uda nam się taki program uruchomić, który by no, zapełnił jakby taką lukę właśnie między jednym a drugim obszarem.